Dlaczego tak się cieszymy w te święta? Odpowiedź jest prosta, chociaż nie każdy pamięta, co stało się 2000 lat temu. Opowiemy wam i pokażemy, i do ciekawych miejsc zabierzemy. Wylosajcie z nami. Młoda kobieta Maryja w mieście Nazaret żyła. Nie miała męża, ale Józefa lubiła. Przyszedł do niej anioł Gabriel i mówi, by się cieszyła, a zamiast tego bardzo się dziwiła. Zgodziła się być mamą Zbawiciela. Powiedziała tak, to jest powód do radości i wesela. Zgadzam się i mówię tak, tak, tak. Wszystko będzie dobrze, mówię tak, tak, tak. Po 9 miesiącach Maryja i Józef ruszyli w drogę do miasteczka Betlejem. Długa to droga, moi mili. Dużo ludzi. Nie było wolnego mieszkania. Gdzie Maryja i Józef będą spali? Gdzie wolne miejsce dla nich się znajdzie? Nie ma wyjścia. Muszą spać w stajence. W stajni tam, gdzie nocują i jedzą zwierzęta. Poradzą sobie. To przecież noc święta. Właśnie tej nocy małe stajęcie Maryja urodziła się na wspaniała to nowina. Na daleko polu pasterze spali. Tak swoje owiec pilnowali. Nagle ciasno się zrobiło. Nagle słońce się świeciło. Pasterze szybko wstali, bo anioła zobaczyli. Chwała Bogu! Tak śpiewali. I do Betlejem pasterzu iść kazali. Zobaczyć Zbawiciela, Jezusa, wszystkich ludzi przyjaciela. Wszyscy bardzo się cieszyli, chociaż temu ciągle się dziwili, że ten Jezus niebadany stajnia leży na sianie. Każdy z nas o tej historii pamięta. Niech każdy z nas o tej historii pamięta. Cieszmy się! Cieszmy się! Cieszmy się! Jezus się narodził! Jezus się narodził! To Boże narodzenie! To Boże narodzenie! To są święta! To są święta!